Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Rolnikowo.pl. No, co by tutaj dzisiaj robić? Dzisiaj zajmiemy się tym oto pojazdem. Wymienimy rurki od przelewu spryskiwaczy, bo widzicie tutaj Stacho już takie patenty kiedyś zastosował. Mówię, czemu mi tutaj cieknie i cieknie mi, cały czas mi cieknie, a to ciekło mi. Rurka była uszkodzona tutaj przy tym tak jakby lucie. No i miałem to starą tą rurkę miałem, odciąłem ten kawałek i założyłem. Nie miałem wężyka, założyłem taki wężyk na tretytki. Działało. Ale przyszedł ten czas, że kupiłem taki zestawik z takim oto giętkim wężem. No i to dzisiaj musimy zamontować, bo już 60 będzie wkraczać w poważne prace. A więc trzeba przystąpić do demontażu. Zamontujemy to, zatankujemy i prawdopodobnie polecimy z granulą na te pola, gdzie był rozlany RSM, bo na niektórych po prostu jeszcze nie został rozlany, bo się nie da wjechać. Także tak to się prezentuje u nas na PGR-ach. Nie jest kolorowo, no ale to trzeba coś działać. Także to będzie wstęp do odcinka, a granula jest tam. Będziemy ją rozsypywać tym oto sprzętem. Tylko przydałby się jeszcze rusek, bo by rusek sobie rozsypywał, a ja bym sobie turem naładował tego big baga. No ale chyba będzie trzeba ręcznie trochę wsypać. Chyba trzeba będzie ręcznie ogólnie wsypywać. No bo nie chce mi się bawić przepinanie, coś cuda na kiju. No niestety, no ale lepiej wiaderkiem jak 50-kilowe worki wrzucać. Także dobra, ja się tutaj przygotuję, jakiś zestaw kluczy i będziemy to demontować. No dobra, trochę przeszkadza ten tur, ale może jakoś... O kurde, kto to tak dopierdzielił? Wymienimy sobie. Miejmy nadzieję, że to w jakimś stopniu pomoże. Te sztywne rurki to są o dupę potuc. Jak macie gdzieś tutaj jakąś krzywiznę, to od razu to kosi, nie chce to dolegać. Ile ja się tutaj uwymieniałem tych podkładek i nowe, i te takie z tymi gumkami, i to nic nie pomogło. Zobaczymy jak będzie na tym. Wszystko się okaże w praniu. Wyczyścimy sobie to jeszcze zmywaczem później, żeby zaobserwować, czy nam to nie będzie ciekło. Tak. Zaczniemy od pierwszego, czyli tam chyba do baku, na przelew. Podkładeczka jeszcze jedna. O, tak o. Jak to? Jak to umiejscowić? Tak to się prezentuje. Tutaj delikatnie podgiąłem. Zobaczymy w sumie, czy to teraz będzie się pociło, czy nie. Wezmę teraz, spryskam to zmywaczem. Zobaczymy. Czy wyczyścimy. Dobra. Czy będzie się to płocić, czy nie? Ciekaw jestem. Nalot z tego. Zatankujemy, posprawdzamy oleje. Będziemy palić dziada. Maszyna zatankowana i co? Na razie tutaj delikatnie coś było widać. Jeszcze dociągnąłem trochę tę śrubkę. Zobaczymy, czy się będzie pocić, czy nie. Płynu lotniczego, olej, wszystko w normie, i będziemy podpinać się, rozsiewać, będziemy lecieć z tematem. Może jeszcze za chwilę, tak od razu, żeby ten trochę obeschły rośliny, ale będziemy atakować. Polecimy tutaj ptakiem, na jęczmień ozimy, na żyto, a później będziemy myśleć co dalej. Sprzęt już przygotowany, teraz co? Trzeba będzie rozciąć tego big baga i wsypać go ręcznie. Troszeczkę nam się pogoda zrobiła, także zostawimy, zaczekamy jeszcze, żeby troszeczkę obeschły rośliny. I polecimy, zobaczymy jak to będzie szło. Tu jest saleczek, dobra, saleczek pójdzie, a później salmak. Praktycznie mało co się różni, tyle że tu jest 6,5 magnezu, tu jest 7, przepraszam, nie 7, tylko 6,5 jest wapnia, a magnezu jest 4 i tu tak samo jest 4. Co to za walki? AgroMMA chyba. Dobra, rozsiałem saleczek, rozsiałem, nie nagrywałem. Teraz sypę salmaga. Rozsiałem na jęczmieniu ozimym, na życie, na takiej mieszance pszenica, pszenżyto, jęczmień ozimy. To tam już jest na piachach, tam pod lasem. Zobaczymy jak to się sprawdzi. To jest patent od Lublinka, pozdrawiamy Lublinka, jeśli ten gamoń z lubelskiego ogląda. A teraz jedziemy na kolejne pole hektarowe pszenicy i później sobie wsiejemy chyba na pszenżycie. No i więcej chyba nie wystarczy tego nawozu, będę musiał jechać zamówić, żeby mi przywieźli, a później się przepniemy w opryskiwacz i spróbujemy pojechać rozlać coś RSM-u, bo warunki są takie pół na pół. Może Karol wróci z roboty, to będziemy atakować na 2 traktory, może będzie mnie ciągał najwyżej, zobaczymy. No taka granula, saleczek jest drobniejszy, zresztą wiecie jak wygląda saleczek. Ja nie wiem, jestem bardziej za grubszą granulą. Dalej leci, no i jest widoczna, także Jak nie mam ścieżek w tym roku, ale będę musiał je wymodzić. A przyszły, tylko muszę się tym po prostu zająć wcześniej, bo nie miałem kiedy i tak wszystko było na łeb, na szyję, a to jedno, a to drugie. Człowiek nie miał czasu nawet na nic innego, żeby sobie ogarnąć na spokojnie. Nie wiem, jak w tym roku będzie, ale będę chciał właśnie jakoś to zrobić, żeby zrobić jednak te ścieżki, bo one są przydatne do nawozu, jak do nawozu, bo to lejek, to tam wiecie, jak on sypie w cały świat, ale do rozlewania RSM-u czy oprysków jak najbardziej są przydatne. Człowiek się nie martwi, że są nakładki ani nic, tylko jedzie się ścieżką i spokój. Dawka wychodzi na drugi strzał jakieś 200 kg. Na jęczmień to nawet więcej poszło, około 250, także nie wiem, co to się będzie działo. RSM-u poszło 200 litrów. Tam nawet nie, więcej tam poszło RSM. Na jęczmień to poszło 300 litrów RSM. Kurde, dawka uderzeniowa. No. Zobaczymy. No, jesteśmy teraz na tej pszenicy, co wam mówiłem, to jest hektar dany, to jest tutaj RSM. No i widzicie, jaka jest różnica, znaczy jakie jest to pole, a jakie są pola u innych. Czyli jednak robi robotę RSM. Mam nadzieję, że tam pod łąką się nie zajebę. No zobaczymy. Tak to się rozsypuje. No dobra, jadę tam do miedzy, dolatuję. Nie wiem, no chcę wysiać 200 kg tego, to jest gruba granulacja, więc zobaczymy, jak wyjdzie. Dość sporo tutaj było RSM-u dane, także 200 kg w zupełności jeszcze raz wystarczy na drugi strzał. Będzie miała rodzina co jeść. O. Tam chyba brakło nam RSM-u, jak mi się wydaje. Za późno dałem. Mniejsza dawka była, o. Tak. Zobacz, skończyłem już rozsiewanie, tyle ile granuli, tyle miałem. Zasiliłem to żyto, zasiliłem tam pszenicę, jęczmień, pszenicę, pszenżyto i tutaj jedną ścieżką przejechałem na pszenżycie. Widzicie, zobaczcie, jaka jest różnica, gdzie był rozlany RSM. To jest też moje pole, obok które jest jęczmień zimowy i tam niestety nie dało się wjechać. I widzicie, jaka jest różnica względem koloru. Zobaczcie, jak tutaj pszenżyto poszło, patrzcie co tutaj się dzieje, jakie jest piękne, rozkrzewione. Jadę teraz sobie na kawkę. Pojadę sobie na kawkę i myślę podciągnąć trochę blokadę w 60, bo gdzieś mi przeskakuje i przyjeżdżam. Będę rozlewał RSM. Zobaczymy. Pewnie będzie wtopa. Na pewno będzie wtopa. Gdzie nie będzie wtopy, nie będzie. No kurwa, nie jest jakoś tragicznie. Może by tam ścieżką, może by poszedł ścieżką. Jakby ten kawałek tylko przejechał, to tam przejdzie. Może dużo nie wlewać, żeby ten jęczmień chociaż, bo szkoda tego jęczmienia, no kurde, tutaj głoduje. No i też głoduje, no i też co, no i też mokro jest, nie? A tam miały być ziemniaki, i nie wiadomo, czy będą ziemniaki. O kurde, tutaj już jest mokro fest. Zależy jak się trafi, ja pierdzielę. Ścieżką. Tu trzeba by jechać. Tak? Czy tędyk. I spróbować, no próbować. A to może na samym końcu zostawimy toporę, później zobaczymy. Jak się zapierdzielimy, to się zapierdzielimy, nie? No tutaj patrzcie co tu jest. Tu tak samo miałem wozić obornik i co? Lipa. No nic. Czy zostawić ten kawałek, a tam dalej od tamtego kawałka ruszać? Wiesz, z rozlewaniem? Zobaczymy no. No coś trzeba by rozdać. Tam muszę pojechać na tamte góry pod las. Tam rozleję. Zamówię, jutro jest piątek. Jutro może pojadę, zamówię nawóz. Może mi przywiozą po niedzieli, to już będzie na drugą dawkę. Także ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, subika, no i komentarzyk no. Na przeżytku pożegnanko. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!